Auta zasilane prądem stają się codziennością i czy chcemy czy nie, taka jest prawda. W obecnych czasach zapadającej inflacji i wysokich cen paliw, posiadanie samochodu elektrycznego zdaje się być czymś opłacalnym. Ceny takich aut są jednak wysokie, dlatego też warto zbudować taki pojazd samemu, od zera. Zupełnie tak, jak bohater dzisiejszego odcinka. Miłego oglądania. Bilal Ahmed to matematyk pochodzący z Indii i tam też wykładający na jednej z uczelni. Od zawsze mężczyzna ten był wielkim fanem motoryzacji. Dlatego też Bilal rozpoczął wielki projekt, aby po 11 latach ciężkiej pracy spełnić swoje marzenie. Wszystko zaczęło się od dokładnego studiowania aut stworzonych w latach 50. Bilal, zainspirowany inżynierem z USA, który stworzył markę aut DMC, zauważył, że marki takie jak Ferrari, Mercedes czy BMW są marzeniem niejednego szarego człowieka. Niestety jednak tylko nieliczni mogą pozwolić sobie na taki pojazd. Celem Bilala było sprawienie, żeby dosłownie każdy mógł poczuć odrobinę samochodowego luksusu w małych pieniądzach. A miała w tym pomóc innowacja, nad którą pracował 11 lat. Modyfikacje auta zaczęły się właściwie od obejrzenia najróżniejszych filmów w internecie. Jak mówi sam twórca, początkowo chciał stworzyć auto dla niepełnosprawnych, ale przygniotły go wysokie koszty jego produkcji. Odrzucił zatem ten pomysł i w 2009 roku zdecydował, że zaprojektuje samochód zasilany energią słoneczną. Brzmi łatwo, natomiast w praktyce nie było tak kolorowo. Do budowy auta Bilal użył specjalnych monokrystalicznych paneli słonecznych, zdolnych do wygenerowania maksymalnej ilości energii przy najmniejszej ilości promieni słonecznych. Ponadto panele musiały być wydajne i zajmować stosunkowo mało miejsca. Po obliczeniach, licznych projektach i zastosowaniu metody prób i błędów, Bilalowi udało się skonstruować w pełni działający samochód, zasilany tylko i wyłącznie słońcem. Z uwagi na małe rozmiary, auto posiada drzwi skrzydłowe niczym z Tesli, które znacznie zwiększają miejsce w środku, a także umożliwiają łatwiejsze parkowanie. Stworzenie tego auta trwało 11 lat. Wszystko zrobił Bilal, nie otrzymując od nikogo wsparcia finansowego. Jak sam przyznaje, gdyby znalazł inwestora chętnego wspomóc jego projekty, mógłby zostać drugim Elonem Muskiem. Koniecznie daj znać w komentarzu, czy zgadzasz się z tą odważną opinią.